Twój, Panie. Chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie. Chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem przyszła radość na świat cały. Wielbimy krzyż Twój, Panie. Chwalimy i wysławiamy Twoje święte zmartwychwstanie. Przez to drzewo bowiem przyszła radość na świat cały. Na pustyni tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił. Drodzy bracia i siostry, wspominając nasz chrzest, przez który zostaliśmy wszczepieni w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, uczyńmy teraz z wiarą znak Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i ochraniaj mocą krzyża wszystkich naznaczonych znakiem zwycięstwa Chrystusa. Wybranych dzieci Bożych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Krzyżu cierpienie, krzyżu zbawienie, krzyżu miłości. Thank you.
przez Chrystusa Pana. Módlmy się,
Boże Ojcze, miłosierdzia, Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus, pokłada zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyżowym na Bogu. Praw prosimy, abyśmy karmił Ciebie, Jezusa, Pana naszego.
gdy nie mógł już iść w Koloseum, siedział w swojej kaplicy i trzymał go w ręku. Modlił się za wszystkich, za nas także. Módlmy się i my, byśmy nigdy krzyża w swoim życiu nie wyrzucili z siebie, ze swojego życia, z miejsc, gdzie pracujemy. A my często boimy się krzyża, bo krzyż to wysiłek, cierpienie i trud. Pragnijmy go. Jezus zaspokaja wszystkie nasze pragnienia. Jezus cierpienie zmieni w łaskę, a krzyż błogosławieństwo. Dzisiaj to my otaczamy ten krzyż. Wiernie przy nim stoimy, ogarniamy swoją obecnością to święte drzewo, które tak mocno tulił do swego serca w ostatni wielki piątek swego życia. Zaproszenie, aby każdy stawiał kroki na Twojej drodze krzyża.
która stała się drogą miłości. My, rodzice, stajemy w imieniu całej wspólnoty parafialnej i oddajemy Tobie cześć i hołd w naszym codziennym trwaniu w rodzinach. Prosimy, abyś był nauczycielem naszych dzieci, aby potrafiły w świecie pełnym egoizmu, miłości samego siebie, nauczyć się miłości ofiarnej. Natchnij nas swoją mocą i ucz wybierać zawsze to, co w życiu jest najważniejsze, za co warto życie dać. Z wiarą, ale i pokorą stajemy dziś Chrystem, naszym Zbawicielu, jako wspólnota parafialna pod Twoim krzyżem. Krzyżem, który tuż przed swoją śmiercią przytulał do siebie swojej prywatnej kaplicy Jan Paweł II, nie mogąc bezpośrednio uczestniczyć w drodze krzyżowej w Koloseum. Stajemy pod krzyżem, który był przez wieki dla Polaków mocy i mądrości. Stajemy pod krzyżem, bo on i dla nas jest mocą i mądrością zbawienia. Przed tym krzyżem klękamy i z wiarą i miłością mówimy: Jezu, ufam Tobie. Niech powitaniem płynącym z naszych serc będą słowa przepięknej pieśni. Nasze plany i nadzieje coś nie leczy raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby wątpię w świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czułej duszę moją niej. Z miłością patrzymy na krzyż naszego Pana, z którego On patrzy, zlewając na nas swą łaskę. Chcemy modlić się, aby Chrystus ukrzyżowany dał nam siłę i wytrwanie w dźwiganiu naszego krzyża. Ty nam błogosławił. Jezu ukrzyżowany i zwycięski, przez Twoją Matkę Najświętszą i błogosławionego Jana Pawła II, błogosław ten czas na widzenia. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Witam także wśród nas księdza biskupa Adama. Cieszymy się, że przybył do nas, że jest z nami, by uczestniczyć w uroczystości, tej naszej uroczystości, o umocnienie naszej wiary. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Chwała na wysokości. Thank you.
Yeah.
świętego Pawła Apostoła do latów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostanę przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie daj Boże, bym się miał chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i nas Izraela Bożego, niech wstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawi mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny. Znam je przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Oto Słowo Boże. Jezus powiedział do tłumu: teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział: myśmy się dowiedzieli z prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy? Odpowiedział więc im Jezus: jeszcze przez krótki czas przybywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Oto Słowo Pańskie. Jezus powiedział do tłumu: jak gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie.
drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia i siostry, czciciele Chrystusowego Krzyża, zgromadził nas tutaj nie po raz pierwszy. To nałożenie krzyża było wielkim symbolem i wielkim wydarzeniem każdego dnia. Gromadzimy się wokół Ojca Świętego, który wiele razy w ciągu swojego życia odprawiał na krzyżem biskupiem czy kardynalskim. To on jako namiestnik Chrystusa, jako następca świętego Piotra, wziął jako pastora znak krzyża. I ten krzyż niósł, obojętnie czy był rzeczywiście to krzyż biskupi, krzyż papieski, czy był to krzyż, który przybrał pod koniec życia formę laski, czy wózka inwalidzkiego. On był wierny temu krzyżowi. Gromadzimy się po to, by zapytać się, czym jest dla nas krzyż. Święty Józef Sebastian Pęczar, biskup przemyski, tak bardzo pięknie starajmy się być duchowo na Kalwarii. Starajmy się mieć w sobie usposobienie pełne skruchy, tak jak je miała Maria Magdalena, usposobienie pełne miłości, tak jak je miała Najświętsza. A znany autor wielu pieśni religijnych, jezuita działający w Ojcu Zakonny, który powiedział właśnie tak, bo jest to rzeczywiście streszczenie naszego zbawienia, w tym znaku krzyża, w znaku hańby i zgardy, w znaku odrzucony przez Rzymian i przez Greków, znalazła się ta szczególna nić prowadząca od Starego Testamentu, mówiąca o tym, że Pan drogą wskazaną przez krzyż. To dlatego dzisiaj Jan Paweł mówi nam, to co w ustę jest u Pana Boga przewyższa mocą ludzi, a co jest słabe u Pana Boga przewyższa mocą ludzi, to słowa, które są bardzo aktualne, słowa wypowiedziane przez świętego Pawła, który miał w swoim życiu taki epizod, jest czymś, z czego powinien być dumny, jest dla niego zbawieniem. Zresztą nie tylko święty Paweł, ale także ci inni apostołowie bardzo często mówili, trudna jest ta mowa. Chrystusowe nauczanie, Chrystusowa mowa jest trudna. Bo zaprasza nas Chrystus do tego, aby wejść na drogę krzyża. Na drogę krzyża, którą jest niczym pińczą. To krzyża apostołowie nieraz nie mogą zrozumieć tej drogi Chrystusowego krzyża. To dlatego święty Paweł pisze, co do mnie, nie najgorzej bym się miał napisać, że jeżeli nie mam budowy w naszym życiu opartej o krzyż, to wtedy pojawia się zło. Pisał, skąd się biorą wojny i skąd tarczy między wami, nie skąd biorą, jak z waszych żołnierz. Jeżeli chcemy zbudować pokój, swoje zbawienie na swój sposób, to zamiast pokoju i zbawienia mamy jeszcze większy krzyż. Jeżeli chcemy budować pokój bez krzyża, to się później pojawią się łzy i smutek. Pojawi się zamiast prawdziwego życia, pojawi się śmierć. I trzeba nam, drodzy bracia i siostry, zrozumieć dzisiaj, czym jest dla nas męka Chrystusowego krzyża, odczytana w cztery perykopy ewangeliczne, mówiące o tym, że to, co dokonało się na Kalwarii, było związane z krzyżem. Z krzyżem, który był zapowiedziany w Starym Testamencie, choćby w Księdze Liczb. Z krzyżem, który jest znakiem zbawienia, duchem poświęcenia i oddania i ofiary. To miłość oczekuje od nas Chrystus. I to nie byle jakiej miłości polegającej na czczych marnych słowach, ale na czynach wypływających miłości. Chrystus, można tak w cudzysłowie powiedzieć, w ratyfikacji siostry Sancy Szymkowie. Chcę, abyśmy go kochali bardziej, jak ojca, jak matkę, jak żonę, jak męża. Kto nie ma miłości większej, miłuje powinniśmy mieć Boga i Jego sprawy zawsze na pierwszym miejscu. I kryterium, jak mówi sam Chrystus, tej naszej miłości, którą okazujemy Bogu, jest to, czy weźmiemy krzyż, jak wspomniałem, rozumiany poprzez realizację, jak wszyscy wiemy. Raz po raz pojawiają się takie pokusy i okazje, jak to rozpoznało. Bo my, drodzy bracia i siostry, tak poważnie mówimy, lubimy nosić krzyże.
ale te złote, czy srebrne zasługi, medale, oznaczenia. Ale czy szanujemy ten krzyż, który Pan nam daje? A często robimy dużo, aby do tego krzyża się uwolnić, aby odsunąć od siebie tę żonę czy męża, który nam dokucza, który dla nas jeszcze nie dba, to bardzo ciężkim krzyżem. Bardzo często dzisiaj już nie ma możliwości, aby pracować nad sobą, żeby walczyć ze swoimi pokusami, żeby walczyć z okazją do zła. Jest to na pewno potrzeb szatana, bo szatan chce, abyśmy opuścili ręce i powiedzieli, ja już nie potrafię się zmienić, ja nie potrafię stać się lepszy. Trzeba nam ciągle na nowo walczyć z tymi pokusami, po to, aby zbliżyć się do świętości, aby, jak to pisze święty Paweł, pisze do Filipian, pędzi ku wyznaczonej nagrodzie, a to nagrodzie jest Jezus. Ludzie dzisiejsi stosują ascezę i walczą ze swoimi słabościami. Nie może wszystkiego jeść, na co by miał ochotę. Nie może podejmować takich czy innych czynności, bo musi trenować, bo musi zbijać wagę, bo musi napełniać swoje mięśnie po to, aby być wysportowany i mądry. Można by to odnieść także do innych dyscyplin, jeżeli lekarz zdrowia musi się doskonalić. I tak samo można powiedzieć o każdym zawodzie, o każdym człowieku. Chcielibyśmy ten nasz wysiłek stawania się lepszym umarli, na Bożej chwały. Chcę odnieść sukces po to, aby się zmarnić, aby dojść do zbawienia. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, kiedy skończymy się rekolekcje przygotowujące nas do tego dzisiejszego wydarzenia, zechcieliśmy zrozumieć, nie ma zbawienia bez odkupienia dokonanego na krzyżu. Nie ma Zbawiciela bez krzyża. Jeżeli pojawia się jakiś Mesjasz w naszym życiu, ktoś, kto mówi, że najważniejszy w naszym życiu, ważniejszy od Pana Boga. A jeżeli ja często powtarzam przy okazji kondygnacji krzyża, że zacznijmy może od rzeczy bardzo małych, ale ważnych, na przykład od tego, aby od dzisiaj żegnać się, czyli robić znak Krzyża Świętego do Boga bez pośpiechu, z namaszczeniem, z przekonaniem, że ja wyznaję wiarę w to, że Bóg przez krzyż dokonał zbawienia. Mówi się, bo mama, jak prowadziła po krzyża przydrożnego, to kazała zawsze mówić: Panie Jezu, wspomnij na mnie w godzinie mojej doskonania, w godzinie mojej śmierci, a w obiegiem krzyżu poprzez proces odesłania. A może zrobimy sobie coś bardzo trudnego? Po prostu zawiesimy nasze imiona, czy krzyżyk, nawet jakiegoś rodowego przedmiotu, budącego może czyjeś zainteresowania, ale mija mającego się do wiary. Krzyż wyraża naszą krzyż, nasz i wyraża naszą wiarę, czy medami, czy uszami noszą przy sobie. Najważniejsze, aby ten krzyż był także w moim sercu. Bo krzyż nikogo nie zbawi, jeżeli nie postawimy go w moim sercu. A może pójdziemy jeszcze dalej? Może wyciągniemy rękę do zgody z kimś, kogo nie lubimy, z kim nie rozmawiamy w jakiś czas, może kogoś przeprosimy. Może to nawiedzenie będzie takim momentem, że dowiedziemy się na odwagę, poprosimy o wybaczenie, czy darujemy winę, czy będziemy walczyć ze swoim nałogiem, ze swoim takim czy innym przyzwyczajeniem. Możliwości jest dużo. Te godziny obecności znaku krzyża, ciszy, i powiedzieć: Panie Jezu, jestem. Co mam robić dalej? Ciało z Maryi Dziewicy.
Boże, bogaty w miłosierdzie,
swój woli błogosławiony Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Sprawę musimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ludnością otworzyli nasze serce na działanie zbawcze łaski Chrystusa, jednego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Oto Słowo Boże. Ta gra w szachy rozwija myślenie,
pozwala planować strategię, a równocześnie uczy przewidywać ruchy przeciwnika. Na altarzu Bazyliki Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich jest takie przedstawienie, wyjście. Oto w szachy gra człowiek z diabłem. Nie trudno się domyślić, o co grają. Grają o duszę. I właśnie widać, jak posuwa się na szachownicy kolejne figury i pionki. Ten, który gra w szachy, wie, że jego celem jest obronienie swojego króla. Dzięki armii figur wieża pan Laufry, a przede wszystkim królowa, która ma mocne rażenie, ta armia królewska jest bezpieczna. Ale oprócz tego są jeszcze pionki. Te pionki, które choć powolnie, ale bardzo systematycznie posuwają się na szachownicy. Obronić króla, który jest naszym królem. Tym, którym prowadzę jego armię do walki z przeciwnikiem. Te myśli szachy można bardzo dobrze przyrównać do życia. Ta szachownica to nasze życie, po którym posuwamy pionki i figury. Jakim jest zadanie w naszym życiu? Obronić białego króla. Kto jest białym królem? To Jezus Chrystus. Chrystus Bóg ukrzyżowany. Chrystus, który po święty znak krzyża zdobie również i tą figurę. Znak, czyli jego koronę. Mamy kolejny element opowieści historii Trzeba Krzyża. Konstantyn, zanim wydał dekret koronacyjny, a potem czyniący z chrześcijaństwa religię panującą w swoim rzymskim cesarstwie, przeżył niezwykłe doświadczenie. A gra była właśnie po władzę. Kiedy musiał zmierzyć się z rywalem Maksymiuszem o tron cesarski w Rzymie, i na drugi dzień trzeba było przy moście Mówiński na przedmieściach ówczesnego Rzymu stoczyć walkę, kto zasiądzie na tronę imperatora rzymskiego. To właśnie wtedy w nocy miał Konstantyn sen. A jeśli ktoś nie ma krzyża, nie wpatruje się w ten krzyż Jana Pawła II i wzbudzi sobie tą wielką miłość i mówi żywo i zmiłuj się. Wierzę w jednego Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych i niewiernego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony z
przedstawię teraz nasze wspólne prośby. I wiara przyniosła nam zbawienie przez Jezusa i Jego Syna, jak również cudownie Jego zmartwychwstanie w niebie wstąpienie, oraz czekając na ponowne Jego przyjście, składamy Cię wśród dziewczynnych Bogu, tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą da swoje dary ze sobą. Spraw, abyśmy posiedli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodnicą Marią, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie dolegują za nami do Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Uświęć wierzy miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę naszego papieża Benedykta, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchajmy łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą, miłosierdzie swoim podobnym Ojcze, zjednąc ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa nasze zmarłe bracia i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce podeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nim będziemy się na wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszechami. Posługą uszpasterską. Uzakać.
Weźmy teraz nasze krzyże do rąk, gdzieś je znów wysoko. I prosimy Pana, aby ich pobłogosławił. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Módlmy się, Panie Boże nasz, Twój Syn umiłowany, Pan na krzyż, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię o błogosław te krzyże, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Syna Twojego, Pana naszego. Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Ojciec, Syn i Duch Święty stał się życiem dusz nieśmiertelnych.
początek tego życia stanowi chrzest, to przyszedł w tym po ludzku znaku hańby, stałeś się o Chryste pasterzem naszych dusz i Panem dziejów. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa.
dziecięcy gwar. Miasto już śpi i śpisz już ty. Ktoś zawsze czuwa nad twoim snem. To twoja matka siedzi przy tobie, ociera łzy i tuli cię. To twoja matka siedzi przy tobie.